Co myślę o kontach fundowanych? Bardzo, bardzo dobre pytanie i na temat. Aktualnie jeszcze nie dzieliłem się tą informacją, natomiast jestem w trakcie przechodzenia jednego z kont fundowanych na 200 tysięcy dolarów. Czym są konta fundowane? Konta fundowane są po prostu zapewnieniem funduszy przez zewnętrzną firmę, taką jak na przykład FTMO, Infinity Forex Funds, Fore Traders, jest tych firm mnóstwo. Polega to na tym, że dostajecie Challenge, wykupujecie challenge, który uprawnia was do tradowania dużym kapitałem rzędu od 10 tysięcy dolarów do 200 tysięcy dolarów. Czasem niektóre firmy mają nawet po 400 500 i skalowane do 1 miliona i na czym to polega? Polega to na tym, że musicie wykupić już wam pokażę. Polega to na tym, że musicie wykupić sobie challenge na to, aby przejść taki etap, tak? I teraz ja akurat wykupiłem na tej firmie, bo widziałem, że nie mają również dużo par kryptowalutowych. I na czym to polega? Macie tutaj kilka planów różnych, prawda? Który kosztują, tutaj jest cena. Czyli kupujecie sobie na przykład taki za 10 tysięcy dolarów kapitału, za 84 dolary, tak? Musicie zrobić tak zwane dwie fazy ewaluacji. Pierwsza faza ewaluacji to jest 8% targetu. Czyli jeżeli na koncie... Dostajecie najpierw konto demo, na którym musicie wykazać się swoimi umiejętnościami. Jeżeli zrealizujecie w pierwszej fazie 8% przy założeniu maksymalnego drawdownu 9%, czyli jeżeli macie konto np. 10 tysięcy dolarów, waszym 9% będzie strata 900 dolarów. Jeżeli przekroczycie stratę więcej niż 900 dolarów, automatycznie jakby yy, zostaje wam to yy, anulowane. Kolejna rzecz jest taka, że musicie zrobić pierwszy price target 8%, przechodzicie do fazy drugiej i w fazie drugiej robicie 5%. Jeżeli te dwie fazy przejdziecie, czyli w sumie 8% plus 5 daje nam 13%, przy założeniu, że nie zrobicie drawdownu całkowitego, tylko 9% oraz w skali dnia 4%, otrzymujecie ten kapitał do tradowania. Podpinacie go do swojego metatradera i możecie korzystać. Bodajże akurat w przypadku kryptopar nie ma ich dużo, bo jest ich czasem 5 do 10 w zależności od firmy, która się tym zajmuje. Więc dostajecie po prostu ten kapitał do tradowania na waszym MetaTraderze i możecie akurat Bitcoin, Ethereum, Litecoin to są na pewno tokeny, które są dostępne. Możecie sobie bez problemu tradować kapitałem. Ja akurat poszedłem po, po 200 koła, żeby mieć ten kapitał, ponieważ uważam, że to jest fajna, fajna opcja. Jeżeli ktoś już ma umiejętności, hmm, będę was updateował na bieżąco, jeżeli mi się to uda zaliczyć, lub też nie, zobaczymy. Więc. Idea jest taka: wykupujecie sobie któryś z takich challenge, tutaj, bum, 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 wybieracie, który wam pasuje, można zacząć nawet 46 dolarów najmniejszy i dostajecie, jeżeli przechodzicie, dostajecie ten kapitał, którym tradujecie. Czyli jeżeli zrobicie na przykład 10% w skali miesiąca, to tutaj na podstawie tego zarobicie 500 dolarów, jeżeli byście mieli swój kapitał, na przykład, nie wiem, 500 dolarów, to na kapitale 500 dolarów 10% to jest 50 dolarów. tak? No, jakby matematyka mówi sama za siebie. Jeżeli zrobicie na koncie 100 tysięcy 10%, zarabiacie 10 tysięcy dolarów. Jeżeli zrobicie 10% na koncie 200 tysięcy, zarabiacie 20 tysięcy dolarów. nie? Także to są dokładnie, na tym polegają konta fundowane. To jest akurat firma, w której ja sobie wykupiłem. Także możecie sobie obczaić fortraders.com. Także fajny temat. Zobaczymy, jak to się potoczy. Myślę, jestem pozytywnie nastawiony. Więc w skrócie na tym polegają konta fundowane. Uważam, że warto spróbować. Jeżeli ktoś się czuje na pewno na siłach, na pewno jest to coś, o czym bym tutaj rozważył. Natomiast na pewno bym nie robił podejścia na zasadzie, że jeszcze się uczycie, 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 nie czujecie pewnie i powiedzmy, macie nawet, nie wiem, 2000 dolarów kapitału w krypto, czy ogólnie na trading, i kupujecie challenge za 900 dolarów, żeby mieć kapitał 200 tysięcy. Ja bym zrobił inaczej, zacząłbym z mniejszymi kapitałami, nawet nie wiem, 25-50 tysięcy, żeby wiecie, mimo wszystko budować ten swój kapitał, a nie wchodzić tak, że 50% dajecie na challenge, który prawdopodobnie y, stracicie, ponieważ jakby z tego co czytałem w statystyki w okolicach 3% y, traderów jakby przechodzi tylko te, te challenge więc jakby szansa na to, że te 900 dolarów po prostu prze, przepalicie w błoto jest dużo większa niż na to, że dostaniecie ten kapitał, nie? Natomiast generalnie bardzo fajny koncept. Jak to będzie wyglądało u mnie, oczywiście będę was updateował na Telegramie. Także fajny, fajny koncept. I tu jest wszystko, nie? Tu jest generalnie forex, złoto i tak dalej. Krypto, krypto w tych kontach w firmach fundowanych jest bardzo mało popularne. Także głównie oni są nastawieni na, na forex i na inne pary. Jak z pakietem 5000 zrobię 10%, to ile dostanę zysku? Trzeba się dzielić tak. Yy, przeważnie jest 80, 20 albo 90, 10, czyli 80% lub 90% jest dla ciebie. 10 lub 20% w zależności od firmy jest przekazywane do firmy. Patrzcie, tutaj jest na przykład profit split. Profit split 90%, czyli. 10% tylko oddajecie, czyli jeżeli zrobicie na koncie, tu było pytanie o konto 5000, tak? Na koncie 5000, 10% to jest 500 dolarów, jest czystego zysku, z tego 10% idzie dla firmy, czyli 10% z 500 dolarów to jest 50 dolarów, idzie dla firmy, czyli z konta fundowanego 5000 dolarów, jeżeli e, zrobisz 10%, 450 dolarów idzie do Twojej kieszeni. Także tak to, tak to wygląda.